Cześć! Zapraszam na poznanie najczęstszych błędów w podstawowych ćwiczeniach. Pokażę Wam dzisiaj, co najczęściej robimy źle w przysiadach, w wyciskaniach, w pompkach i w innego rodzaju ćwiczeniach i jak te błędy szybko skorygować. Gotowi? Jedziemy! Dobra, kochani, przysiad. Jeden z fajniejszych podstawowych ćwiczeń, które ja osobiście uwielbiam robić. Możemy go robić bez żadnego obciążenia, z ciężarkiem, z talerzami, z hantlami, z czymkolwiek innym, nawet z butelką wody. Jakie są najczęstsze błędy? Słuchajcie, przysiad możemy robić na podwyższeniu albo bez. Jednym z najczęstszych błędów w przysiadzie jest to, że schodzimy za nisko i wchodzi, zawija nam się pośladek pod siebie, ok? Zamykamy także klatkę piersiową, ale pierwszy błąd to jest zawijanie kuperka, czyli zamiast zrobić przysiad na prostych plecach w całym odcinku, robimy przysiad na zgiętym odcinku lędźwiowym. Jak to zmienić? Bierzemy podwyższenie, krzesło, fotel, cokolwiek, stopy na szerokość bioder, zawsze rotacja w kolankach, pach na zewnątrz, i próbujemy dotknąć pośladkiem do siedzenia. Zobacz, że mój kręgosłup jest prosty. Wstajemy w górze, napinam pupę. Siadam, pach i wstaję. Siadam i wstaję. Jest? Numer dwa. Również w przysiadzie. Zamknięta klatka piersiowa. Czyli robię przysiad, a plecy lecą nam najczęściej do przodu. Jak to zmienić? Przełóż ręce do przodu, ściągnij łopatkę, wyobraź sobie, że tutaj, w tym odcinku, trzymasz jakiś mały przedmiot, małą piłeczkę czy orzech włoski. Trzymamy to w łopatkach i powoli przechodzimy do przysiadu i w górę. Czyli łopatka, ręce z przodu i wykonujesz pełen przysiad. Jest? Super! Kolejny błąd w przysiadzie. Stopy. Bardzo często, jeśli nie mamy zakresu w stawie skokowym, ten przysiad wygląda w taki sposób. Pach. Pięta leci w górę. Pach. Jak to zmienić? Wystarczy włożyć lekkie podwyższenie pod pięty, tak jakby się dziewczyny chodziły na obcasach. Zawsze jest łatwiej zrobić przysiad w taki sposób, niż z piętą na podłodze. Wystarczy włożyć sobie jakiś talerz, mam na myśli nie talerz, tylko talerz taki z obciążeniem, albo nawet jakiś kawałek buta pod piętę, pach, i już jest łatwiej. Wykonujesz przysiad i wychodzisz w górę. Wykonujesz przysiad i wychodzisz w górę. Kochani, najczęstsze błędy w podporach, czyli w plankach. Plank to jest pozycja deski, czyli gdy trzymacie ręce pod barkami, stopy na szerokość bioder, no i trzymamy, tak? Najczęstszy błąd. Pach. Biodra w dole. Co się dzieje? Mam bardzo duże napięcie w odcinku lędźwiowym i w odcinku krzyżowym. Czyli zamiast wzmacniać brzuch i plecy, ładuję sobie niepotrzebny ból w ten odcinek. Co zrobić? Dwie rzeczy. Jeśli jesteśmy na pewno silni i wiemy, że wytrzymamy w tej pozycji prawidłowo, technicznie, to z tej pozycji napinam pupę, podciągam biodra i próbujemy zrobić taki ruch zawijania poślada czy też ogonka pod siebie. I tyle wystarczy. Jeśli wiemy, że jesteśmy po prostu słabsi i nie wytrzymujemy tego ćwiczenia i lecą nam te plecy, to odłóżcie kolana, złączcie pięty i róbcie również ten ruch podwijania ogonka. Czyli mamy łatwiejszą wersję podporu, technicznie równie trudną, ale wiemy, że robimy to po prostu dobrze. Ok? Z tej wersji, jak już się wzmocnicie, powoli próbujecie przechodzić do wersji pełnej. Kochani, brzuszki. Wiem, że wszyscy bardzo lubimy robić nasze popularne brzuszki po to, żeby wzmocnić sobie mięśnie brzucha. Ale bardzo często robimy je źle technicznie. Najczęstszym błędem w brzuszkach jest to, że ciągniemy głową
i bardzo często dochodzi w taki sposób po prostu do kontuzji, do jakichś naciągnięć mięśni. Jak prawidłowo zrobić brzuszek? Uginamy kolana, patrzymy teraz na pozycję naszych pleców. Delikatnie próbujemy znowu podwinąć ogonek pod siebie, pach, i wtedy dół pleców nam się automatycznie sam przykleja do podłogi. Jest? Mięśnie już też się same napięły. Ręce wkładamy pod głowę i wyobrażamy sobie, że głowa jest strasznie ciężka. Dlatego nie będzie nam łatwo tą głową machać, tylko próbujemy ją wciskać w ręce i wyjść tylko delikatnie w górę, tak żeby napiął się brzuch, a nie szyja. I w dół. Z wydechem. W górę, wdech, dół. Czyli znowu. Podwijamy ogon pod siebie, brzuch się napina, dopiero lekko w górę i w dół. Tak jest. Z tego ćwiczenia bardzo chętnie robimy wszelkie ćwiczenia na boki brzucha, czyli na skosy. Najczęstszym błędem jest to, że zamykamy klatkę i ciągniemy znowu głową i barkami. To, co trzeba zrobić w tym ćwiczeniu, to otworzyć łokcie, znowu wcisnąć głowę, podwinąć ogonek i przyciągać się barkiem, ok? Barkiem, a nie samym łokciem. Otwarta klatka piersiowa. I jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Nożyce, czyli odkładanie jednej nogi w kierunku podłogi. Bardzo fajnie wzmacnia mięśnie brzucha, ale dla osób początkujących albo dla osób na przykład mających problem z jakąś przepukliną w odcinku brzucha, nie będzie to dobrym ćwiczeniem. Czemu? Z uwagi na to, że najczęstszym błędem jest pozycja pleców. Brzuch Wam idzie razem z klatką do góry, pracujecie nogami i znowu wszystko nam wchodzi w odcinek lędźwiowy. Jak to naprawić? Podciągam ogon pod siebie, brzuch spięty, nogi w górze. I teraz wersja numer 1 dla osób początkujących. Mały zakres ruchu. Dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów cały czas kontrolujesz pozycję pleców. Tutaj ręka właściwie nie powinna się w ogóle zmieścić, czyli plecy są nieruchome. Jak już czujemy się pewnie w tym ćwiczeniu, pełen zakres ruchu praktycznie do podłogi. No i kochani, ćwiczenie funkcjonalne, jakim jest martwy ciąg, czyli nauka podnoszenia czegoś z ziemi. Ja się posłużę akurat ciężarem, będzie mi łatwiej Wam pokazać co i jak, ale generalnie najczęstszym błędem jest to, że podnosimy coś na okrągłych plecach, pach, w taki sposób. Wtedy, kiedy mamy jakiś ciężar, prędzej czy później uszkodzi nam się kręgosłup, czy naciągniemy jakiś mięsień. I teraz techniką martwego ciągu jest to, że podchodzimy pod coś ciężkiego. Nie wiem, skrzynka z jabłkami, może być worek ziemniaków, czy chociaż jakaś miska z praniem. Chwytamy ten ciężar na prostych plecach, koniecznie ściągając łopatkę. Jakbyście w tym odcinku trzymali piłeczkę tenisową czy jakiś orzech ziemny. I teraz patrząc się cały czas przed siebie, czyli na razie w ziemię, napinam pośladki, podnoszę ciężar przez napięcie pośladków, czyli przez wyprost biodra. Jak odkładam, to biodro leci w tył, a ciężar leci na podłogę. Czego nie chcę? Nie chcę mieć też tak zdartej głowy, ok? Po to, żeby nie było nadmiernego napięcia w szyi. Czyli jak podnoszę coś ciężkiego, to tyłek w tył, plecy proste, ściągamy łopatkę, patrzymy przed siebie i przechodzimy do pełnego wyprostu bioder.